Tendencje były, że po prostu radzieccy maszyniści stosowali jazdę i przekonywali naszych tutaj po prostu na jeździe na krótkim stawidle, a wysokim ciśnieniu, rozumiem, a na krótkim stawidle. Natomiast nasi maszyniści jeszcze przedwojenni, z którymi miałem, rozumiem, okazję jeździć, mieli zakodowane, że jechać na długim stawidle, a na małym ciśnieniu pary w suwaki, nie? Czyli dawał 5 atmosfer, rozumiesz, w suwaki, w świnie, tu, tym otwierał, nie? A na stawidle jechał długo. I po prostu tak, że praktycznie to wychodziło, że ci ruscy, ci radzieccy mieli tego, że z tych młodszych maszynistów, którzy jeździli, stosowali tę jazdę właśnie na krótkim stawidle, a ci się bali, rozumiesz, czy tam przekonywali, jak na przykład człowiek się tam, bo tam się człowiek nie tkął do tego, tak, bo tak, przecież tak, co tam miałeś? Nie, oni się obawiali, to, że po prostu jazda na krótkim stawidle wzrasta szybciej ciśnienie, nie traci kocioł tyle. Tak, i po prostu przez krótsze, ale po prostu większe ciśnienie i oszczędzali. Rozprężanie było, chociaż zamknął dopływ, to ta para weszła do kotła, do cylindra z większym ciśnieniem i po prostu to stale sama to para już bez dopływu z kotła po prostu... A mniej z kotła pobierała, nie? Ci znowu maszyniści twierdzili, starsi, że to ma ujemny wpływ na układ tłokowo-korbowy, że po prostu korby się wyduszają, wiązary, że ten parowóz się czuje tak jakby spętany i po prostu i za duży cylindru, nacisk nie? jest na te panewki i na toczyska. Tak, że, no takie były, no, bo to chodziło o oszczędność z reguły tłoku. Przeszła teoria właśnie tych młodszych, że po prostu mniejsze zużycie było paliwa, czyli węgla, nie, do tych parowozów i po prostu nie mieli większą kasę. Tak. No, takie po prostu można to powiedzieć swojego takiego i nie potrzeba było tyle dokładać do pieca, bo kotle było większe ciśnienie pary. Jeżeli, Stefan, jeżeli jest oszczędność paliwa, to wiadomo, że jest mniejsze zużycie pary. Tak. A jeżeli jest mniejsze zużycie pary, to po prostu mniej się potrzeba paliwa, to, co tu, bo nie ma nic za nic. Romek, to co mówisz się zgadza, bo ja jeśli jest takim maszynistą, co wszyscy pomocnicy i nawet palacze, bo nie był palacz jeszcze do tego, narzekali, bo tak jak mówisz, jechał na otwartej przepustnicy i nawet wodę zaciągał z kotła, nie? Ta para, już nie było tego ciśnienia i zaciągał i w piecu cały czas, jak to się mówi, wrzało, a pary na kotle nie było. Tak, to nie, właśnie. A to było bardziej to, co mówisz, to metoda ekonomiczna, oszczędniejsze były, a tym bardziej na pociągach pospiesznych. Na krótkim stawidle, a na dłuższym. Tak. Bo na przykład przy pociągu to. A krótkie stawidło też daje, że suwak króciutko pracuje. No on pracuje, on stale po prostu ma mniejszy przesun. Bo tłok ma stałą pracę, nie? On wchodzi stale w równy tam od. Ale suwak nie, bo suwak po prostu w zależności obojętnie jaki by nie był, czy jest okrągły, tak jak czy płaski, nie? To po prostu on się zamyka na krótszy, jak ty skrócisz, to automatycznie te otwory są, bo na przykład jest otwór taki, a jak skrócisz, to jest taki. Czyli przez ten krótszy czas te pary wpływa mniej do tego. Mniej pary i szybko. Jeśli Państwo są zainteresowani tego typu filmami, to zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Parowozy na parę mokrą i suchą w wykonaniu duetu pan Stefan i pan Romek. Dziękuję za uwagę. Koniec.